Witajcie. Dzisiaj dotarłem do domu artysty, również w Belgii. Tutaj jednak będzie więcej wyposażenia i mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. Chodźcie ze mną, nie czekajmy dłużej. Tak wygląda wejście. Lecimy. Sprawdzimy najpierw te pomieszczenie. To chyba był salon. Póki co widzę tutaj tylko śmietnik. Malutki Junkers. Nie działa. Resztę paneli. Tu chyba ktoś chciał położyć boazerię, jednak nie zdążył. O. Przygotowane także zapakowane całe zestawy klamek, zamków. Jednak ktoś chyba zrezygnował. Narzędzia. Kilka zabawek dziecięcych. Jaka ładna przyczepka. Blaszana. Ale piecyk ładny, to muszę przyznać. Mimo tych wszystkich gratów, piecyk się wyróżnia tutaj. Idziemy dalej. Tu była chyba kuchnia. Ale jakaś dodatkowa. Wątpię, że to była kuchnia dla całego domu. Lodówka Siemensa. Już niewiele zostało tutaj z tego. Sprawdźmy, co tutaj jest. Mikrofala. I troszkę mebli zostało. Ładnie zdobione. Stare gazety. Ciekawe, z którego roku? 2005 roku gazeta. Czyli mogło być opuszczone to miejsce 15 lat temu nawet. Interwał.
O, tam widzę coś ciekawego. To jest góra. Na górę pójdziemy później. Najpierw zobaczymy ten pokój, bo wydaje się bardzo ładny. Tak. Wow. Zobaczcie, jakie stylowe meble. Przepiękne. No, to miejsce jest niesamowite, naprawdę. Kominek. Bardzo ładny. Tu już nogi niestety nie wytrzymują. Za jakiś czas to wszystko się rozwali. Fotelik w zestawie z kanapą. O, to również piękne, stylowe meble. Zostało trochę wina, niektóre jeszcze zakorkowane. Bardzo stary obraz. Już niewiele widać, co przedstawiał. Sarenka. Ten fotelik nie przetrwał już niestety. Wilgoć zrobiła swoje. Tutaj ładny świecznik. Mamy jeszcze fotografię artysty, który tu mieszkał. Tutaj jelonek młody. A to co? Odkurzacz? Troszkę malutki jak na odkurzacz. Idziemy na górę. Co my tu mamy? Bardzo ładna gazeta. Trzeba uważać. Schody się sypią. O, nawet piwnica jest. Też zajrzymy, ale później. Nie jestem pewien, czy można tam iść dalej, skoro pod ciężarem gruzu załamało się. O, właśnie spadł tynk ze ściany. Chyba, że zrobimy mały myk. Dobra, jesteśmy. Wow.
Kolejne piękne pomieszczenie, tylko nie jestem pewien, czy wytrzyma pod moim ciężarem podłoga. Być może to była sypialnia. Tutaj mamy mundur. Zielone berety. Tutaj niestety już przecieka wszystko. Niebawem nic nie będzie z tego pomieszczenia. Radio i profesjonalna antenka. Najprawdopodobniej ktoś sobie sam dorobił. Oryginalnie antenki wyglądają trochę inaczej. Papierologia. Idziemy dalej. Wow. Może tutaj było biuro. Ciekawe, co oznaczają papierki przyklejone na tej ścianie. Widzę, że tutaj jeszcze strych jest. Na strych może później zerknę. Kolejny pokój mamy. Już troszkę więcej ciuchów zostało. Zobaczcie te korzenie na ścianie. Korzenie wdarły się do środka domu. Tutaj również piękny kominek. Muszelki z nadmorza. Tu kolejna szafa. Szósty rok.
dokumenty. Dużo papierów. Być może była tu prowadzona jakaś działalność. Zobaczcie, jak wygląda sufit. Cały się łuszczy. Wejdziemy sobie teraz na strych. Zobaczymy, co nas czeka tutaj. Strych niestety pusty. Liczyłem, że będzie coś więcej tutaj. O, tak samo chyba jest tutaj. Dużo słoików, pustych butelek. Tutaj wszędzie są dziury, dlatego raczej tam nie będę szedł dalej. Chociaż ładny samochodzik tam jest. Ale sobie daruję go. Ze struchu to by było tyle. Jeszcze muszę sprawdzić piwnicę. Zobaczcie, jaka kosa. Nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Telewizorek, tu wieżyczka stara. Dobra, lecimy na strych. Ta wykuta dziura kiedyś była łazienka. Tutaj toaleta, z tej strony wanna. Niestety tutaj dach runął już. Zobaczcie, przewrócony komin na dachu.